wysokości 0,3% budżetu na rozwój infrastruktury rowerowej. Na terenie gminy miejskiej projekt operacyjny pod numer 1124 i się odbywamy pierwszy czas. Przy poprzednim druku godzina 15. Zapraszam, chciałem się przejrzeć. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Krótko, bo myślę, że to nie jest długi tematem, bo trzy akapity jest. Jest to uchwała kierunkowa dla prezydenta wolne prawo czynności, aby co roku w budżecie było możliwe zabezpieczenia środków finansowych na rozwój infrastruktury rowerowej w wysokości 0,3% coś budżetu, czyli kwoty w wysokości około 10 milionów złotych. Ja już dzisiaj mówiłem, że w innych miastach, takich jak Gdańsk czy Łódź, to są środki w wysokości od 10 do 18 milionów złotych. Także wydaje mi się, że no, ta kwota byłaby jakimś zaszczykiem, żeby rzeczywiście tę infrastrukturę rozbudowywać. Znać w kontekście tego, co dzisiaj mówiliśmy, czyli w kontekście tego zanieczyszczenia powietrza, programu ochrony powietrza, o którym mówił członek zarządu województwa. Jest to wpisane w te programy, także myślę, że nie jest to kontrowersyjne, tak jak powiedziałem. Jest to kierunek działania dla prezydenta. No, mam nadzieję, że państwo poprzecie ten projekt. Dziękuję. W tej sprawie mamy, rozumiem, negatywną opinię prezydenta. Bardzo proszę w imieniu prezydenta, czy ktoś zechce ją zaprezentować. Czy pan dyrektor będzie, panie dyrektorze, negatywna opinia pana prezydenta, że nie wspomnę o Śwince? Nie. Czy jest ktoś, kto może w imieniu prezydenta przedstawić negatywną opinię? Rozumiem, że nie ma. Natomiast mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowa. Otwieram dyskusję. Pan radny Garda, bardzo proszę. Proszę? Faktycznie szczyty cel. Ja uważam, że jest wiele rzeczy, które moglibyśmy w ten sposób podzielić budżet. Ja nie wiem, dlaczego tak się strasznie ograniczamy do ścieżek rowerowych. Przecież jest wiele innych spraw. Zresztą tutaj głosy padają, prawda, że trzeba coś zrobić. Ja tak uważam, że prostszą sytuacją było w ogóle cały budżet podzielić na procenty, bo więcej jesteście w stanie wycenić więcej, ile to by trzeba było danych. Wielkość budżetu 3 miliardy. 600 miliardów w skali pokoju może na wszystkie lata, więc widzimy, ile to jest. Znaczy, bardzo mi się podoba te 3 promile, prawda? To już jest taka znaczna wielkość. Właśnie, mam teraz wrażenie, nie wiem, jak już teraz wieczór nie musi być rozwiązania. Natomiast 3 promile to jest dość sporo już. W sensie, dlaczego 3, dlaczego nie 3,5 albo 2,5? To jest tak mniej więcej wyceniając związane właśnie to 12 milionów, to jest taka kwota, która by odpowiadała tym wszystkim inwestycjom. Natomiast tutaj mamy trochę problem formalny, dlatego że w uzasadnieniu prezydenta jest napisane, ale no, faktycznie my to wiemy, bo państwo radnym jest notarna, no budżet niestety przygotowuje pan prezydent. Czyli to nie jest w ogóle nasza kompetencja, żeby przygotowanie budżetu można było zarzucać wcześniej i pokazać, że 3%, tutaj powiedziałem, 3 promili na rower, 33 na edukację, 17 na kulturę. Czy mogliśmy tak uchwalić takie uchwały po kolei? I ten termin budżetowy, nasze zadanie polegało na sprawdzeniu tych słupków, czy się to zgadza. Bo to jest to wygodne i na to bardzo pasowało. A wiedzieliśmy, że mamy konkretne sektory, konkretne rzeczy załatwione. Bardzo proszę, pan radny Kosior. Natomiast niestety my tak długo nie możemy robić. Te kompetencje nie mamy. Jedyne co możemy zrobić, to od tego mamy poprawki i sesje poprawek. I przecież z tego co wiem, to poprawka taka się znalazła i autopoprawka pana prezydenta na wniosek pana przewodniczącego klubu Platformy się znalazła, tylko w mniejszej mocie, prawda? Bo o połowę mniej było na rowery w tym roku. Tu jest na skoro 100%. No. W ogóle nie uważam, że to można takie coś, że możemy taką uchwałę przyjąć, bo wiecie, mam drugą rzecz. To jest taka kompetencyjna i formalna uchwała przeszkoda. Natomiast druga rzecz, to przecież tak naprawdę te inwestycje związane z projektą rowerową, to one idą w parze z różnymi innymi inwestycjami. Najpierw może się okazać, że to 3% to jest za mało, jeśli będzie jakaś duża inwestycja, duża arteria, w której chcielibyśmy zrobić inwestycje w postaci ścieżek rowerowych, a znowu w danym roku budżetowym może się okazać, że no, nie jestem
stanie zrealizować takiego inwestycji. Dlatego tak na sztywno wpisywanie jakiejś liczby, czy to w promilach, czy w milionach, bo moglibyśmy to również w milionach, bo to te wahania budżetowe są na poziomie 10%, to nie jest jakaś wielka, nie moglibyśmy wprost w milionach powiedzieć, ile chcemy na rowery przekazać w Krakowie. Uważam, że to w ogóle nie tędy droga. Szybko serce się Państwu mówię, również jestem za powiedzmy rozwiązami za rowerze, ale nie myślę, że mogę to w ten sposób można cokolwiek realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Ścigalski. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pan Radny, przepraszam. Potem może najpierw Pana Rakała, Pan Ścigalski jako autor na końcu, bo to będzie dużo sprawniej. Bardzo proszę. Po pierwsze, oczywiście, że no, wszystkie pomysły są dobre i że są pieniądze. Wiadomo, już parę razy zawsze mówiłem, że są zawsze za rowerami, ale to bogate kraje mogą znacznie pieniądze przekazać, typu Holandia. To są bogate kraje. Natomiast, ale bardzo mnie ten kolega zmartwił, Garda, ponieważ, bo ja chciałem na FAP też zrobić taki projekt, że chciałbym, idąc do tego myślenia, że chcemy na mieszkalnictwo przechce znacznie 0,8%, no, ale teraz tego wynika, że nie mogę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Pan radny Ścigalski w imieniu wnioskodawcy. Po pierwsze, bardzo drogi, dyrektora Agnieszka. Przeczytam Ci też uzasadnienie tego komentarza negatywnego. Przepisy ustawy o finansach publicznych nie określają zakresu tej wyłączności. Także to nie jest też tak do końca, tak jak Ty mówisz, że my nie możemy tego określić, bo ta uchwała nie jest wiążąca, to jest uchwała kierunkowa w określeniu pewnych działań. To jest tak jak uchwała kontrapasowa. To, że my zobowiązaliśmy prezydenta do wyznaczenia kontrapasów, to nie znaczy, że prezydent wyznaczy kontrapasy na określonych ulicach, bo na części w ogóle nie wyznaczył i to wynika ze sprawozdania z uchwały. Więc to też nie jest tak do końca, jak mówisz. Po drugie, była tu mowa o tym, że przeznaczyliśmy w poprawce. Nie przeznaczyliśmy, bo było w poprawce 250 do 500 tysięcy, czyli to na razie jest połowa. W poprzednich latach dawaliśmy około 4,5 miliona złotych. Znaczy w ostatnich dwóch latach, bo wcześniej to było 50 tysięcy, z czego oczywiście te 50 tysięcy to nie poszło nawet na infrastrukturę drogową, tylko na budowę wodników. Więc o jakich kwotach my mówimy? Pan radny Stanisław mówił, że no nie jesteśmy bogatym krajem. No to, że nie jesteśmy bogatym krajem, bo w ma 630 milionów budżetu, a nie mamy 10 milionów na ścieżki rowerowe, a od 6 godzin robimy o tym, że jest taki stan powietrza w Krakowie, że rozbudowujemy infrastrukturę rowerową. No to pewnie, no to nie robimy nic. No jeżeli Gdańsk wstać na to, żeby wypłacić 18 milionów, a zaraz, a my mamy w Krakowie na ten rok 1 900 000, no to coś jest nie tak. Ja już nie mówię w kontekście nawet nie wiem, rozwoju turystyki, zdrowego powietrza i paru innych rzeczy. No, oczywiście nie musimy takich rzeczy robić, bo jak mówiliśmy, jak projektowaliśmy budżet, to nie było chętnych do tego, żeby zaproponować jakiekolwiek rozwiązania w kontekście ścieżek rowerowych czy zabezpieczenia pieniędzy. No. Ale od 8 godzin rozmawiamy o tym, jaki jest stan powietrza w Krakowie fatalny. Znaczy nie wiem, no tu się nie ma co porównywać do zachodnich miast, bo to jest w ogóle przepaść. Natomiast do innych miast w Polsce jesteśmy bardzo nisko i nie wiem, wydaje mi się, że to nawet no nie ma sensu na ten temat jakoś polemizować, bo wszyscy musimy sobie z tego zdawać sprawę. Podam jeszcze tutaj taki krótki komentarz, bo też tej opinii negatywnej zacytuję. W ramach działań inwestycyjnych gminy miejskiej Kraków stawia się na rozwiązania pozwalające na stopniowy, koherentny rozwój infrastrukturalny całego miejskiego układu komunikacyjnego. Wszelkie środki transportu miejskiego, zatem autobus, tramwaj, samochód, rower i tym podobne muszą mieć możliwość płynnego poruszania się po mieście w zakresie niezbędnym do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb poszczególnych użytkowników. Przyjęcie przy tym uprzywilejowania jednego z rodzajów infrastruktury w zakresie działań inwestycyjnych może doprowadzić do zachwiania aktualnej równowagi polityki inwestycyjnej Krakowa, która opiera się na dążeniu do zaspokajania nie tylko aktualnych, ale i mających wystąpić w przyszłości potrzeb mieszkańców. Znaczy, to co powiedziałem, w kontekście budżetu z 630 milionów, to rzeczywiście 10 milionów może zachwiać tym budżetem. Jak zrobimy kilkanaście kilometrów ścieżek więcej, to będziemy mieli fatalną sytuację w Krakowie. Bo wszyscy sobie na swoim budżetu na radę nie pozwalają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Pietrus, pan radny Garda, pani radna Staszewska. Panie przewodniczący, ja się chciałem opowiedzieć tutaj, że w tytule
tytule tej uchwały powinno być projekt budżetu, dlatego że pan prezydent przygotowuje projekt budżetu, natomiast Rada Miasta decyduje, czy tak naprawdę będzie 0,3% w budżecie na ścieżki rowerowe, czy na te sprawy. Także proponuję, żeby zmienić to na projekt budżetu, bo prezydent nie uchwala budżetu. Dziękuję pan radny Garda. Naprawdę, to jest uchwała mówiąca ogólnie zróbmy, żeby było lepiej, żeby było fajnie, że chcemy coś, żeby było, bo to tak jest. To prosimy, to jest na kierunkowach, tylko te trzy promy to nie możemy za bardzo wpisać, bo tak jak powiedziałem, ani nie mamy kompetencji budżetowych, ani nie możemy takiej uchwały budować. Chcemy kierunkowo, no możemy kierunkowo napisać, panie prezydencie, no buduj więcej ścieżek rowerowych, bo taki was wydźwięk, o to nam chodzi. Proszę? I no i później będzie tam uchwała, że budujmy więcej mieszkań komunalnych. No można taką uchwałę przyjmować. Tylko ja nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, ale najbardziej tutaj jest, bo to, że uchwalimy uchwałę dobrze, bo tak tutaj powiedział projektodawca, prezydent nie musi realizować, no nie dwa kierunkowa, powinien, ale może w różnych przyczynach nie realizować. Dlatego jest to jakiś tylko kierunek dla prezydenta. Natomiast no, wpisywanie tych trzy tekst sztywnych, no, tych trzy promilowych, no jest tutaj taki dla mnie bardzo nie pomysł. Natomiast to, że przyjmiemy tutaj uchwałę, żeby powiedzieć sztywnych promilowych, to tak mówię panu prezydentowi, to proszę bardzo. Później możemy mieć uchwałę, żeby było więcej mieszkań komunalnych, też pewnie wszyscy przyjmiemy, bo się wszyscy z tym zgadzamy. Później, że było więcej bez dziur, latanych dziur. To możemy tak robić. Ja myślę, że pan radny, jako przewodniczący komisji infrastruktury, widzi, jak to problemy z dziurami w drogach, mógłby przyjąć uchwałę, żeby drugi było łatane wszystko. Bardzo wygląda. Dziękuję. Dziękuję pan radny, pani radna. W godzinie mówimy o smutku. Jest śmierć. I co? Czy państwo wiecie, ile my mamy przekroczone tak naprawdę, no my mam nadzieję, że nie jest to nigdzie, jeżeli chodzi o substancje toksyczne, w tym pyle takim, co tak w 50. 100-200 razy. Ale przepraszam pani radny, ale co jest ścieżkami rowerowymi? To trzeba napisać wszystkim, że zróbmy ścieżki dla samochodów. Dlatego, że ile razy się deponuje, pan docent jest właśnie naukowcem. Proszę mi powiedzieć, o ile więcej deponuje się na skutek wysiłku fizycznego smog i substancje rakotwórcze w układzie oddechowym z PNR. Dziękuję pan radny Wójtowicz. Szanowni państwo, jest godzina 19:15. Żebyście się potem nie zdziwili, o której skończymy dzisiejszą sesję. Ale ja oczywiście każdy ma prawo 4 minuty powiedzieć. Chciałem tylko państwa poinformować, bo taką informację otrzymałem, że zabrakło w tej chwili pieniędzy na zabezpieczenie przeciw zimie głęboko, czyli to jest główny zarząd statyką. Niedługo będziemy musieli podjąć zmiany w budżecie, po prostu będziemy musieli zadbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, szczególnie tych na rowerach w zimie, ale tych samochodach i pieszych, po prostu do dzisiaj już zabrakło pieniędzy. W związku z tym chciałbym jasno powiedzieć, że to trzeba apelować, żeby te pieniądze się faktycznie znalazły. Natomiast uchwała kierunkowa. Dziękuję pani radna Tatara. Ja mam wątpliwości do tej uchwały kierunkowej. Sama idea co do ścieżek rowerowych może jest słuszna. Sama sobie jeżdżę rowerkiem i bardzo lubię rekreacyjnie przede wszystkim. Ale mam wątpliwości w ogóle do budowy ścieżek rowerowych w Krakowie, ponieważ przykładem jest Krowoczara na dzielnicy 5, gdzie zostały zbudowane piękne ścieżki rowerowe, tak przykład alejki Brodera. Co z tego, kiedy bardzo nieliczni rowerzyści przemierzają ścieżką rowerową, natomiast notorycznie wszyscy jeżdżą środkiem wiertaka. Przykładem jest Ulica Śląska, gdzie zgodnie została wyremontowana, została zrobiona ścieżka rowerowa i co z tego i tak z nich nikt nie korzysta. Więc nie wiem, czy
gdzie jest w ogóle potrzeba budowy ścieżek rowerowych. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Ale widzę, że dzisiaj się rozkręcamy. Teksty typu kolega lubi przedałować nie są godne wymawiania na tej sali Wysokiej Rady. Jest to przesada. Proszę prosić nie obrażać się. Natomiast pozostawiamy uchwałę. Przecież prawda jest taka, że projekt budżetu wszyscy podjemy zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Przygotowuje prezydent, ja mam wyłączne kompetencje w tej sprawie, tak? Czy prezydent odpowiada za przygotowanie budżetu? Wyłączne kompetencje w zakresie uchwalania budżetu ma Wysoka Rada. Tak to jest podzielone, tak to zostało zapisane w ustawie o finansach publicznych. I pewnie dobrze, że ta cała rozmowa budżetowa. Natomiast ja pamiętam budżet roku 2013, projekt prezydenta. Kiedy prezydent zapomniał wpisać ścieżek rowerowych do budżetu i była kwota 0 zł na te ścieżki rowerowe. I oczywiście wtedy tłumaczenie było takie, że przecież gdzieś tam zbiornotujemy kawałek ulicy, to się od razu w połowie tej ulicy zrobi kawałek ścieżki rowerowej przy istniejących inwestycjach, które planujemy, ale gdzieś tam się coś zrobi. To nie jest poważne traktowanie dla części mieszkańców miasta. Ja to uchwalę traktuję jako symbol. Tego, że Wysoka Rada chce się o ten problem upomnieć. Bardzo dobrze. Bo tak naprawdę to Wysoka Rada wpisuje, zmieniając budżet, wpisuje kwoty na realizację tych inwestycji rowerowych. To może nie są kluczowe, pewnie nigdy nie będą kluczowe dla rozwoju infrastruktury transportowej w mieście. Ale to nie ważne zupełnie. Wiele osób jeszcze tych rowerowych nie chce dyskusji. Ja dlatego chcę, że się kwoty wybieram, ale traktuję ją oczywiście jako symbol. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że odbyliśmy pierwsze czytanie. Ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 5 lutego godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 7 lutego godzina 15. No teraz.